Otóż uważają swój kraj za piękny, a państwo ten pogląd oficjalnie zatwierdziło. Brytyjczycy w swoim hymnie narodowym proszą Boga, by chronił królową i nie mają żadnych innych oczekiwań. Węgrzy proszą go o odpuszczenie grzechów. Holendrzy, żeby ich nie zostawiał. Niemcy, ponieważ już nie chcą być ponad wszystko, dążą do jedności, wolności i prawa. Rosjanie wychwalają potężną siłę woli. Marine nationale demande à Dieu de protéger leur reine, et ils ne nourrissent pas d'autres attentes. Les Hongrois lui demandent de les bénir, les Hollandais de ne pas les abandonner. Ne désirant plus être au-dessus de tout, les Allemands aspirent à l'unité, à la justice et à la liberté. Les Russes glorifient la forte volonté de la Russie, leur puissance sacrée. Les Américains font flotter triomphalement le drapeau étoilé au-dessus de leur pays de liberté. Les Français lancent un appel. Allons, enfants de la patrie. Les Ukrainiens sont prêts à livrer une bataille sanglante depuis le sang jusqu'au Don. Les Portugais marchent contre les canons de l'ennemi. Les Italiens se serrent en cohorte sous les cieux étoilés, impatients de combattre au service de l'Italie. Les Lituaniens veulent être guidés par la lumière et la vérité. Les Canadiens ont des bras qui savent manier l'épée. Les Autrichiens avancent courageusement vers les temps nouveaux. Les Argentins entendent toujours le son des chaînes brisées. Les Roumains s'exclament « Éveille-toi, Roumain, du sommeil de la mort !» Les Brésiliens entendent l'appel retentissant d'un strażackiego, ale zanim zaczęła pompować wodę, spadochroniarze tego węża kilka razy wypychali na zewnątrz. Do momentu, aż złamała im się drabina, bo okienko było wysoko pod sufitem i nie sposób już było do niego sięgnąć. Kiedy broniącemu się żołnierzowi zostawał jeden nabój, sam strzelał sobie w głowę. I tak skończyli życie. A więc naprzeciwko Cyryla i Metodego, kilka metrów od tego okienka śmierci, jest fajna knajpa. I właśnie ten lokal na ich cześć nazywa się Pod Spadochroniarzami.